Witam. Jest to trzeci odcinek z gry FIFA 14. Dziś zagram Ajaxem, tak? Z Holandii, żeby nie było. I przeciwnik to jest... Jezus, straszna nazwa. Dobra, nieważne. No świetna atmosfera. Wszyscy są przekonani, że Ajax odniesie zwycięstwo w tym meczu. Właśnie piłkarze tej drużyny rozpoczęli. Będę grał dużymi podaniami, bo FIFA jest dość tempa. Miałem grać podaniami. Mógł wybijać precyzyjnie. Coś się dzisiaj jakoś dziwnie gra, ale dam radę. Czy to wykorzysta? Bożan. No, może będzie akcja. Zajebali mi piłkę. No. Wszystko pole karne, może strzelać. O, kurde. Idę. Dużo ludzi mówi mi, że zamulam przed FIFA. Czy zamulam? Że zamulam mówiąc coś. Mam nadzieję, że w tym odcinku tak nie będzie. Chociaż postaram się. Nie wiem, co ten sędzia chciał zrobić, ale okej. Bo jakoś podskoczył dziwnie. Gdzie tam? Się piłkę mi zabierają. Efektownie chciał to zrobić, ale nie wyszło. Nie wyszło. No. Świetnie interweniował na skrzydle, przejął piłkę. Coś jakoś dzisiaj forma moich zawodników chyba spadła. Ej, no faul był. No, bardzo dobrze. Zobaczmy to jeszcze raz. Faul był ewidentny. Bardzo słuszna decyzja sędziego. Zdziwiłbym się, gdyby nie zatrzymał gry. Do kogo by tutaj poddać? Może do kogoś tam? O, tam jest ten. Przydałoby się ruszyć do tej piłki. Jednak chyba moim zawodnikom się zbytnio nie chciało. No. Muszę jakiegoś dobrego napastnika kupić, który by był dość szybki. Bo... Tutaj. Chłopaki mają problemy z szybkością. Ktoś się pytał też, czemu gram Holandią. A jakoś tak. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Wybrałem sobie Holandię, bo... No bo wybrałem. Zyskują sekundy, ale tracą uznanie kibiców. No. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Mam nadzieję, że ten mecz nie skończy się 0-0. Albo 1-0. Naprawdę tego bym nie chciał. Spójrzmy, groźna sytuacja dla Ajaxu. Czy to wykorzysta? Szansa! No. Więc jednak skończyło się, znaczy skończyło. W sumie to dopiero zaczęło. Bo jest dopiero chyba 20 minuta. Tak? Dobrze mówię? Zaraz się pokażę.
Jo, 25 minuta. No. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. De Jong. Czy będzie druga bramka? Czy to wykorzysta? Jest szansa. Bardzo udanie. No, faul był. Ten strzał. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? De Jong. Dobra okazja. No, serio. Zawodnika z pola. Ej, za dużo tych, za dużo moich po tamtej stronie. Czy to wykorzysta? No, haki podstawiają się ludzie. Czy to wykorzysta? No, uderzenie. Obronił, nie złapał. Gdzie tą główką? Znakomicie bramka. Duże brawa za tę interwencję. Z takiej odległości trafić? No to by było naprawdę ciekawe. O, o, o. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Serio? No. Nie wiem czemu, ale gdy grałem FC Barceloną, jakoś nie wykopywali aż tak mocno tych piłek. Nie wiem, czy mniej bali się tamtego klubu, czy co. Ażem to sfailił. Poza boiskiem i będzie rzut rożny. Tu muszę się przestawić, bo... No, 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 biegnij, biegnij, biegnij. Ależ okazja! Uderzenie w stronę bramki! Bożan! Ten gest robi wszystko. Niezadowolony jest po tym strzale. No, tutaj ewidentnie spaliłem. Ciekawe, czy poda, czy... Myślałem, że sędzia gwiznął, ale to chyba ktoś na trybunach. Prawie, prawie... Jaka jest decyzja sędziego? Był faul? Chyba tak. Nie wiem, czemu skoczyłem do piłki, żeby... No. Eriksen. Tu ładnie wyminąłem. Czy to wykorzysta? Uderza! Zdobywają bramkę! Ach, pięknie to zrobię. Jeszcze pobiegam sobie chwilę po boisku. Kiedyś miałem takiego baga, że biegałem po boisku właśnie i podbiegłem do zawodnika przeciwnej drużyny i tak wyglądało, jakbym mu walnął z liścia. Bardzo dziwnie to wyglądało. A szkoda, nie udało. Sędzia kończy pierwszą połowę 2-0. W pierwszej połowie widzieliśmy nierówną walkę. W tym zderzeniu Dawida z Goliatem Dawid ma niewielkie szanse. No, dobra. Zobaczymy, kto się tu pomęczył. Mój napastnik się zmęczył. Może gdyby zmienić formację. Się robiło tu. Formację. O, to jest dobry pomysł. Zagrajmy sobie taką formacją. Wtedy będę miał dwóch atakujących. Może się opłacić. Ewentualnie będę mógł do kogoś podać. Drugą połowę.
No. Ach. To jeszcze nie koniec akcji. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Gdzie on tam? Czy utrzyma się przy piłce? Czy to wykorzysta? Strzela! Bardzo dobrze. No, jednak formacja dość się opłaciła, bo tu mogłem podejść do swojego przyjaciela. Może dziś wygram znowu 6-0, co by było bardzo śmieszne. Bo stwierdziłbym, że FIFA jest za prosta i nie wiem. Ale słabe krycie, ależ podanie jest okazja. No. Jezu. Nic nie było. Będzie szansa na bramkę. Dobry też. Ojej, słupek. Christian Poulsen. O, dobra. No, biegnij. Jest zawodnik na czystej pozycji. Będzie strzelał. Tak. No, oni są naprawdę dobrzy, nie? Chyba się przestawię tylko na tą informację. Wspaniała akcja zakończona kapitalnym strzałem. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. No, akurat akcja była fajna. Która to minuta? Minuta jest 56. Nawet kibiców już właściwie nie słychać. Bo tego wyniku nie można zmienić. No, no da się zmienić. Mógłbym sobie przestać grać, nie? Bożan. Czy to wykorzysta? Oddaję strzał. Jezu. Ta gra jest za prosta. Naprawdę. Miażdżący wynik. Jezu, ta powtórka jeszcze. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Ale co jest śmieszne, że moi zawodnicy w sumie są zmęczeni, a i tak dobrze grają. Ojej. Piłkę mi zabrali. No. Sorry, że przez chwilę się nie odzywam, ale... No. Czy to wykorzysta? Ma tego nie wykorzystywać. Dobra okazja. Och. Nie trafia. Ta noga zazwyczaj służy mu tylko do wsiadania do tramwaju. Chyba zbyt nonszalancko strzelił. Piłka poszybowała daleko od bramki. W sumie aż tak mocno daleko to nie było. Ale... Nieważne. Co oni zrobili? No ja się pytam naprawdę. Albo grają na czas, albo... Tutaj jednak w niektórych momentach jest łatwo bardzo odebrać piłkę. Nie wiem czemu tak jest, ale w niektórych jest strasznie ciężko. Ładnie odebrał. No, odebrał, a i stracił. Christian Poulsen. No. Zamiast poczekać i odebrać ładnie piłkę, to nie. Vargas. No. Biegnij do tej piłki. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Uderza! Nie ma zasady, że przegrywają i to wysoko, jak nie wykorzystują takich sytuacji. 72 minuta, jeśli on. Eriksen. Odzyskał piłkę w środku pola. Czemu oni kopią w przeciwników? Vargas.
Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Mogą wspólnie konstruować ten atak. Przejmuje piłkę na skrzydle. Ej, faul był. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. No. Na boisku pojawi się nowy zawodnik. Jezu, ten to wymienia tych zawodników. Zamiast sobie grać normalnie. Nie ma tu zbytnio do kogo podać. Tam jest ktoś z czystą pozycją. Bozian. Jest okazja. A, spalony. Nie wiem, czy był spalony, no ale sędzia decyduje. Był. Minimalny, ale był. No, dla takich chwil warto oglądać mecze. Czy to wykorzysta? Uderzenie? No niesamowite. Och. Piłka odbita od bramkarza, spada do siatki. A miało być 6-1. Zrobił ładny gol, spójrzmy na powtórkę. Błąd bramkarza, dał sobie wrzucić piłkę za kołnierz. No. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. Miejmy nadzieję, że ta bramka się uda. Fuck. Masakrycznie są. Strata w środkowej strefie boiska. O. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Będzie rożny. Że będzie rzut rożny. Ciekawe, jak go rozegrają. No. Nigdy chyba nie trafiłem jeszcze z rożnego. Nie wiem czemu. Może dlatego. Prowadzenie, no zabrakło troszkę szczęścia. Tym razem nie troszkę. 5 metrów od bramki, ale co tam? No, niestety już jest to końcówka tego meczu. Może mi się uda jeszcze strzelić jakąś bramkę. Chociaż wątpię. No. Jezu, jak oni faulują. Faul. Rzut wolny na sam koniec spotkania. Aha, no. Wspaniała obrona, świetnie złapał tę piłkę. 2 minuty dodatkowe. Bardzo chętnie. To zawsze 2 minuty na szansę bramki albo na spodłowanie. No. Znowu świetnie odebrał piłkę, jest dzisiaj nie do przejścia. To spotkanie kończy się wynikiem 5-1. Wyraźne i efektowne zwycięstwo. No. Dobra, to ja się z wami żegnam. Hej.